Hej, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Mam na imię Mateusz i dziś zajmiemy się Nokią Lumion 720. Zapraszam do oglądania. Nokia Lumia 720. Moim zdaniem jest to bardzo, bardzo udany model Nokii i chyba najlepszy, jeżeli chodzi o tą całą serię 20, czyli 520, 600, 700, 800 i 900. One mniej więcej wychodziły w jednym czasie. Powiem Wam też dlaczego, ale to za chwilę, bo zajmiemy się małym rozpakowaniem, unboxingiem zestawu. Zobaczymy, co tutaj Nokia ma w zestawie. No przede wszystkim tak, instrukcja obsługi, w której zawiera się dość kilka ciekawych tutaj funkcji, jak rozpocząć pracę z tym systemem operacyjnym. Oczywiście gwarancja, kluczyk do karty SIM i nie tylko. I tutaj może Wam pokażę jeszcze słuchaweczki. Tak wyglądają słuchawki. Nie są to takie zwykłe, bazarowe słuchawki. Grają też dość przyzwoicie. Oczywiście mogą też robić jako mikrofon. Kabel do komputera. Gdzieś mi się zapodziała ładowarka. Ładowarka pewnie jest w kontakcie. Bardzo ekologicznie. No ale jak wiecie, jakoś tam specjalnie tych unboxingów nie robię. Wiadomo, w każde pudełko jest bardzo, bardzo podobne. Jeżeli coś ciekawego w tym pudełku jest, to zawsze Wam to pokażę. Ale tak mniej więcej wygląda właśnie zestaw sprzedażowy 720, przepraszam. No ale może zacznijmy od telefonu, bo to jest najważniejsze. Tak jak Wam powiedziałem, jest to jeden, przynajmniej dla mnie, to jest moja subiektywna opinia, jeden z lepszych właśnie smartfonów tego fińskiego producenta. No przede wszystkim dlatego, że mamy tutaj do czynienia z bardzo ciekawymi materiałami, jak to zwykle w Lumii bywa, ale też proporcjami, czyli mamy tutaj ekran o przekątnej 4,3 cale, ekran jest pokryty szkłem Gorilla Glass w wersji drugiej. Do tego mamy ten ekran Clear Black o rozdzielczości 480x800. No i tutaj już pierwszy plus, kolory świetnie to wygląda, czerń to czerń. Te barwy nie są jakoś tam specjalnie przesycone, wszystko wygląda naprawdę na bardzo dobrą robotę. Przy okazji smartfon też nie jest jakoś tam specjalnie duży, bardzo dobrze trzyma się w ręce, wielkością też nie przeraża, wagą również. To nie jest Nokia Lumia 920, gdzie po prostu aż wypadała z rąk, taka była ciężka. Więc te wszystkie części składowe pozwalają mi właśnie wydać taki werdykt, że to jest najbardziej optymalny i moim zdaniem właśnie jeden taki najlepszy smartfon właśnie z systemem Windows na pokładzie. A propos tego Windowsa, no mamy tutaj oczywiście wersję 8, też nie będę jakoś się specjalnie rozwodził nad systemem, każdy mniej więcej zna, no i też już kilka razy testowałem ten system operacyjny i mówiłem oczywiście, z czego on się składa, oczywiście tutaj z tych kafelek, on jest takie, te kafelki są takie interaktywne, czyli w kontaktach pokazują nam się powiedzmy jakieś tam kontakty, w zdjęciach i tak dalej, i tak dalej. Po przesunięciu tutaj palca w prawo uwidacznia nam się menu. Też dostęp do tego menu jest mega, mega uproszczony, dlatego polecam telefony z Windows Phone osobom, które chcą zacząć przygodę ze smartfonami. Moim zdaniem ten smartfon jest właśnie do tego odpowiedni. Słów kilka o specyfikacji oczywiście trzeba powiedzieć. Mamy tutaj dostępny dwurdzeniowy procesor Snapdragon S4 o taktowaniu 1 GHz oraz 512 MB RAM, czyli można powiedzieć, że taka sama specyfikacja jak w 520, 620, między innymi 720, tam już troszeczkę w 820 się to pozmieniało, ale tylko nieznacznie, więc można powiedzieć, że Nokia stworzyła kilka smartfonów na tej, można powiedzieć, samej płycie podłogowej, posługując się terminologią samochodową.
No ale przy okazji właśnie mamy właśnie smartfony dla każdego i każdy może coś wybrać dla siebie. Ta 720 to jest już taki, można powiedzieć, model premium, a dlaczego? Ponieważ zastosowano tutaj oprócz tej specyfikacji, o którą tutaj powiedziałem, też bardzo dobry aparat Carl Zeiss o rozdzielczości 6-7 megapikseli. No i robi zdjęcia bardzo, bardzo przyzwoicie. Może cyknijmy jakąś fotkę poglądową. Może pudełeczka. Okej. No zobaczmy, jak to wyszło. No i tak jak widzimy, naprawdę przy takim sztucznym oświetleniu zdjęcia zrobione Lumią 720 wychodzą naprawdę, można powiedzieć, olśniewająco. To jest naprawdę dobry aparat fotograficzny. Jeszcze tutaj może Wam pokażę, jak makro wyszło tych małych literek. Oczywiście zdjęcia wrzucę na portal wideotesty.pl, tam będziecie mogli sami zobaczyć, jak mniej więcej wygląda aparat, ale to jest naprawdę górna półka. Aparaty z optyką Carl Zeissa to jest, no może nie absolutny lider, ale to jest górna półka wszystkich właśnie aparatów w smartfonach i tym razem też nie zawiodłem się na tym. Może przejdźmy jeszcze do muzyki. Oczywiście mamy pełną integrację z naszym Windowsem, z Xboxem również. I trzeba przyznać, tylny głośnik, choć malutki, naprawdę daje czadu. Na słuchawkach to wygląda jeszcze lepiej, a raczej słuchać jeszcze lepiej. Dźwięki są czyste, żywe. No i mamy całe spektrum, można powiedzieć, barw dźwiękowych poprzez bas, poprzez wysokie tony. I tutaj też nie możemy się niczym, też nie możemy się nic przyczepić, jeżeli chodzi o 720. Tak samo jak i aparat, tak i muzyka, czyli całe multimedia stoją na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Z tego wszystkiego ogólnie zapomniałem Wam też powiedzieć ogólnie o wyglądzie. No tutaj dostałem wersję żółtą. Ta wersja żółta też jest dość popularna na rynku właśnie wśród Lumii z tymi czarnymi tutaj wstawkami. Jedno co zauważyłem, ta wersja żółta, bo dostałem tutaj oczywiście używaną do testów, no niestety troszeczkę się brudzi i tego brudu za bardzo nie da się zmyć i moim zdaniem to jest jedyny minus, ale sama bryła jest po prostu bardzo, bardzo dobrze tutaj spasowana, no i to jest kawał dobrego smartfona, tak jak już to zresztą powiedziałem już w tej recenzji kilkakrotnie. Skąd te zachwyty nagle nad Windowsem i nad samą Lumią? No właśnie, po serii telefonów z Androidem, które tutaj testuję dla wideotestów i na moim kanale również, no po prostu pewna nowość, która mnie tutaj zachwyciła, i pewna jakość właśnie samego Windowsa, czyli szybkość działania. Te aplikacje, które są już tutaj, można powiedzieć, dla Nokii stworzone, no też to jest plus urządzenia, czyli sama nawigacja, czy Nokia Glammi, Kinograf i tak dalej, miasto w obiektywie i tak dalej, że możemy sobie ewentualnie zobaczyć, gdzie tam mamy na przykład jakieś tam restauracje i tak dalej. Jedźmy może dalej. Muzykę Wam pokazałem. Chciałem Wam pokazać jeszcze gry, bo gry też, można powiedzieć, to była bolączka właśnie Lumii. Nie było jakoś tych gier jakoś specjalnie dużo, a takich 3D, gdzie możemy sobie pograć praktycznie w ogóle. Już nie wspomnę o jakichś darmowych grach, ale sobie tak z ciekawości zobaczyłem do ich sklepu. No i mam gierkę Six Guns. Pokażę Wam, jak mniej więcej taka 720 radzi sobie właśnie z grafiką 3D.
kończy się. Czasami sprawia figle 720, jeżeli chodzi o wydajność, ale tylko czasami. Jeżeli się pytacie, o czy jest taka gra na Androida, nie, nie ma. No i tyle. Ok. Nie będziemy tu jakoś tam specjalnie pykać sobie. Dużo, dużo aplikacji Noki, to już powiedziałem. Też zapraszam, jak będziecie mieli właśnie Windowsa, zapraszam też do obejrzenia. To są pozycje obowiązkowe, jeżeli ktoś ma samego Windowsa. Oczywiście pakiet Office, pełnoprawny pakiet Office w samym też Windowsie. Nawigacja, no dużo, dużo giftów na tego Windowsa się pojawiło. Dość przydatnych, trzeba jednak przyznać. Ocena wysoka, dałbym 4,5, ale oczywiście to nie jest jakiś tam smartfon idealny, więc mocna czwórka. Podsumowując, świetny aparat, dobra jakość muzyki, przyzwoita wydajność, dobre parametry, ergonomia smartfona. No absolutnie nie mam do czego się przyczepić, jeżeli chodzi o 720. No i stąd też taka ocena. Zapraszam Was też na stronę wideotesty.pl. Tam będzie recenzja pisana też przeze mnie. Mam nadzieję, że chociaż część z Was tam wejdzie, przeczyta, obejrzy te zdjęcia i może skomentuje. Bardzo miło by było. No a tymczasem to już właściwie koniec. No i zapraszam Was na następną moją recenzję już wkrótce. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej.